rozpoczęła się gra. Ciekawie postawy naszego zespołu, który w tym roku nie wygrał. 3 porażki z Japonią, Chorwacją i Słowenią oraz remis z Białorusią. To budziło niezadowolenie w naszym kraju opinii publicznej. Zobaczymy jak. Na pierwszym planie trener zespołu rosyjskiego Romancew, 42 lata. Uczeń Konstantina Bieskowa, znanego niegdyś trenera reprezentacji Związku Radzieckiego Kiriakow. I pierwszy strzał w kierunku bramki polskiej, niecelny. Strzelał Kojwanow. Kolejny rzut wolny dla drużyny rosyjskiej, tym razem z bliższej odległości od bramki Macieja Szczęsnego. Walery Karpi specjalizuje się w rzutach wolnych, to jest piłkarz grający w lidze hiszpańskiej, w Realu San Sebastian. Prawą nogą mocno pokręcona piłka i niewiele brakowało, słupek uratował polską drużynę od utraty gola. Niewiele brakowało, a padłaby bramka. Trener Piechniczek z niezadowoleniem kręci głową. Jeszcze raz ta sytuacja, zagranie do wychodzącego na pozycję. Janowski. Radimow. Dobre podanie do Kaczewskiego. Zatem w idealnej sytuacji brawa dla Szczęsnego, który wybiegł z bramki. Zmniejszył kąt, utrudnił strzał zawodnikowi rosyjskiemu i Andrzej Kanczelski, na co dzień występujący w lidze angielskiej w Evertonie, przegrał pojedynek sam na sam z naszym bramkarzem. Jeszcze raz ta sytuacja. Kanczelski strzelił w występach w drużynie Związku Radzieckiego i Rosji 18 bramek. Tym razem nie pokonał piłkarza warszawskiej Legii Macieja Szczęsnego, ale teraz niebezpieczna sytuacja. Do główki swobodnie wyskoczył Juri Kowtun, wykorzystując swój wysoki wzrost. Starał się zagrozić naszej bramce, strzelił minimalnie niecelnie. Minuta najlepiej świadczy o przewadze drużyny rosyjskiej, która gra z dużą swobodą. I znowu wyskocz do góry zawodnika, który próbował tego rodzaju strzału. Jurija Kowtuna, strzał głową celny, nikt mu nie przeszkadzał, gdzie byli nasi obrońcy, ewidentny błąd, zupełnie niepilnowany Juri Kowtun, który dotychczas w występach w drużynie narodowej zdobył jedną bramkę, strzela tym razem bramkę w meczu z Polską. Jeszcze raz ta sytuacja, wysokie dośrodkowanie, najwyżej wyskakuje Kowtun, który przeskoczył naszych obrońców, miał dużą swobodę strzału, jest 1-0 dla drużyny rosyjskiej. Juskowiak wychodzi na pozycję, Pisz przetrzymuje piłkę, Gęsior, znowu Pisz, Lewandowski, przymierza się, strzela i po raz pierwszy Dimitri Harin musiał interweniować. To był pierwszy celny strzał naszej drużyny narodowej w tym meczu. Dzisiejsze spotkanie zespołów Rosji i Polski. Kilka zawodników rosyjskich przy piłce. Kanczewski, Radimow. Kanczelski przepuszcza, Radimow strzela, ale strzał jest bardzo lekki. I będzie rzut rożny. Władysław Radimow jest piłkarzem, który reprezentuje na co dzień CSKA Moskwa. Podobno imponuje precyzją podań, talentem. Mimo 20 lat po raz 8 gra w drużynie narodowej. Cymbalar ustawił piłkę w narożniku. Janowski. Jeszcze uderzenie Radimowa. Pisz. Iwan. Janowski. Ratajczyk w akcji ofensywnej pod bramką Harina.
Pisz. Ratajczyk. Nadal Ratajczyk. Uderzył i to jest drugi cel strzał naszej reprezentacji w tym meczu. Po uderzeniu Lewandowskiego oglądaliśmy strzał tego oto piłkarza Krzysztofa Ratajczyka, 22-letniego zawodnika warszawskiej Legii. Ostatnie sekundy pierwszej połowy tego spotkania, połowy, która upłynęła pod znakiem zdecydowanej przewagi gospodarzy. Zdobyli jedną bramkę po strzale głową Koftuna. Tetradze. Nadal Tetradze zakończył tę akcję silnym strzałem. Tak gra obrońca drużyny rosyjskiej. Będziemy mieli rzut rożny. Oto właśnie Tetradze, który gra w zespole mistrza Rosji Ałania Włady Kawkaz. Tetradze jest Gruzinem z pochodzenia, był na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych i znowu mamy szczęście, tak jak w pierwszych minutach tego spotkania słupek uchronił naszą drużynę od utraty bramki. Nikiforow. Karpin. Mieszczasnych do Simutienkowa. Ten jednak nie doszedł do piłki. Bukalski wniósł sporo ożywienia do gry. Nikiforow. Długa piłka, bardzo dobra w kierunku Kaczelskisa. Kaczelski dojdzie do tego podania. Na polu kartnym mało partnerów. No, błąd teraz Ratajczyka, który zagrał wprost pod nogi do Cymbalana i ten przestrzelił. ...27-letni Ilja Cymbalar, piłkarz Spartaka Moskwa, piłkarz 95 roku w Rosji. Ukrainiec występujący w reprezentacji Rosji. Jeszcze raz ta sytuacja, piłka odbiła się od głowy Ratajczyka, trafiła do Cymbalara. Ten ograł Jóźwiaka i uderzył ostro. Nikiforow. On bierze udział w większości ataków pozycyjnych drużyny rosyjskiej. Bieszczadnych. Bieszczadnych i 2-0. Władimir Bieszczadnych, 22 lata, 17 mecz w drużynie narodowej Rosji. Piąta bramka. Grał na Mistrzostwach Świata w reprezentacji Rosji w USA. Teraz gra w Bundeslidze w Werderze Brema. Dwukrotny mistrz Rosji ze Spartakiem zakończył akcję drużyny gospodarzy i przegrywamy w tej chwili 0-2. Jeszcze raz ta sytuacja, prostopadłe zagranie do tego zawodnika. Mija on w pełnym biegu naszych obrońców, strzela bardzo precyzyjnie tuż przy słupku i jest 2-0. Lewandowski, jeden z lepiej grających piłkarzy drużyny polskiej, to jego drugi celny strzał w tym meczu. Pierwszy był bardzo niebezpieczny, Harin miał kłopoty z obroną tej piłki. Obok Jacka Zielińskiego właśnie Grzegorz Lewandowski należy do piłkarzy, z postawy których możemy być bardziej zadowoleni. Kanczelski. Dobrowolski. Tetradze. Bieszczadnych i tym razem Maciej Szczęsny nie dał się zaskoczyć. Jeszcze raz indywidualna akcja tego napastnika. Gęsior. Lewandowski.
ambitnie walczący Saganowski na polu karnym. I Charyn w ostatniej chwili ręką, lewą ręką wybija piłkę. No, trzeba stawiać na młodych piłkarzy. Saganowski gra tutaj bez kompleksów. Podoba się mi także Lewandowski. Dałem już temu wyraz wcześniej. To właśnie po jego akcji Saganowski, będąc w bardzo trudnej pozycji.